No i witamy nad naszym startowiskiem w Brzozie Black Hawka. Centralnie nad startowiskiem. No i odleciał w kierunku Pionek, najprawdopodobniej poleci dalej na Rzeszów. Dzisiaj na łące nas odwiedziła rodzina państwa Dąbrowskich. Bardzo nam miło. Małe brzdące będą chyba chciały latać. Arek też już na startowisku, zaraz się szykuje. Czekamy tylko aż wiatr delikatnie osłabnie. No i polecimy chyba w kierunku Jedlińska. Tak, żeby wracać już z wiatrem. Arek, jestem po twojej lewej stronie, z tyłu. Arek, słyszysz mnie? Grzesiek, jak teraz? Ja cię bardzo dobrze słyszę. Tak, teraz cię dobrze słyszę, idealnie. No, to jest pięknie hałas. Dobra, ja robię nawrót, potem za tobą znowu. Masz mnie po lewej stronie jakieś 300 metrów. No to cieszę się, w końcu będziemy się normalnie słyszeć. A ty mnie? Tak, ja cię słyszę bezproblemowo na piątkę, także bardzo ładnie. Lecimy w kierunku tych wiatraków, które tutaj widzisz na 12. No i Arek, teraz centralnie lecę za tobą i będę cię mijał po prawej stronie, żeby zdjęcie zrobić. Siemanko! Pół godziny jeszcze do zachodu słońca jest, także jeszcze możemy dolecieć. Co ty na to? No później będziemy praktycznie wracać już z wiatrem, także będzie łatwiej. Arek po mojej prawej stronie. No i dolatujemy do miejscowości Goryń. Nie wiem, czy teraz będzie widać, ale przed nami na godzinę 12 są wiatraki w Jedlińsku. Tam jest już nasz cel.
ale Arek ma trochę wolniejsze skrzydło i chyba nie dolecimy razem. Dobra, to wracamy. No i po twojej, na twojej 12 jest elektrownia w Goryniu, wodna. Fajnie to wygląda, fajne zmierzenie. No dokładnie, ja sobie zejdę niżej. No i teraz lecę poziomo 6000 obrotów z wiatrem. No ja aktualnie z wiatrem mam 80 na godzinę. No ja już powoli ląduję. Arek, dobra, to ja siadam. No Jarek powolutku sobie siada. No powiem ci, że jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza że przed dzisiejszą nocną zmianą głowa przewietrzona. Także można powiedzieć, że dzisiaj było masełko w powietrzu, gdzie nie gdzie tam pobujało, ale to jest normalne. A tobie jak się leciało? Bardzo fajnie, spokojnie. No i ładne widoki. Stado saren i chyba dwa bociany. No, także już mamy wiosnę. Także znowu się udało fajnie. Fajnie.